Wow, kto to wymyślił i jak to się stało? Au! Dzień dobry, dzień dobry. Chyba na górze się zaczęła impreza. Puf, puf, puf. Ukryte drzwi. Cześć! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzynek Vlog. Znowu witam was w bardzo wietrznym miejscu, bardzo gorącym miejscu i bardzo wilgotnym miejscu, bo jestem teraz na Bali i przyjechałam spełnić swoje marzenie, czyli przyjechać na trening jogi. I dzisiaj chciałam wam pokazać, w jak pięknym miejscu jestem, gdzie będę mieszkać przez najbliższe parę tygodni i zrobię wam taki object tour i room tour, że na samym końcu zobaczycie, gdzie dokładnie mieszkamy, jak wygląda nasz pokój, jak wygląda nasz ogród, bo to też mamy. Więc zacznijmy może od góry. Jest teraz tutaj bardzo, bardzo wietrznie, jak widzicie, ale to jest górny dek tego całego ośrodka i tutaj, jak widzicie, latają te szarfy i to nic innego jak szarfy do jogi, na których się robi jakieś dziwne figury. Ja w życiu jeszcze tego nie robiłam, ale słyszałam, że to jest super zabawa, bo macie te szarfy, wiążecie sobie wokół nóg i tworzycie pozycje jogowe, więc bardzo, bardzo jestem podekscytowana, żeby to zrobić. I to jest właśnie na górnym deku, na górnym tarasie tego całego obiektu. Oczywiście tak wygląda cały ten taras w tą stronę, proszę bardzo. Tutaj w ogóle macie ptaszki śpiewające i latające. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo wow, tutaj jest tak wietrznie. Mamy tutaj różne palmy, rośliny, drzewka owocowe, tutaj jeszcze więcej palm i uwaga, uwaga, tutaj na tym deku jest widok na ocean i w ogóle tam za mną, nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale nad tymi palmami lata latawiec. Oni tutaj puszczają wszędzie latawce. W ogóle zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Uprawiacie sobie jogę dosłownie z widokiem na ocean, na palmę i na rośliny, więc wow. Aż nie wiem, jakie to może być uczucie, bo jestem tutaj dopiero pierwszy dzień, jestem tak mega podekscytowana, żeby wam wszystko pokazać. I potem oczywiście na Instastory, albo może nawet zrobię oddzielny film o jodze w ogóle, jaką tutaj robię, pokażę wam, jak to wygląda, jakieś pozycje i tak dalej, a na razie wam pokażę po prostu samo miejsce, bo to jest kosmos. Więc to jest właśnie górny dek, tutaj już wyżej nic nie ma, mamy tylko jakby dach. Tutaj w ogóle ktoś ma pokój, ale podejrzewam, że to któryś z nauczycieli, bo umówmy się, to jest chyba najlepszy pokój w ogóle ever, bo ma widok na wszystkie strony świata. I tutaj jak się idzie dalej na samej górze, słuchajcie, to tutaj jest taka strefa, w ogóle to jest tak niziutkie. Ja mam 1,60 m i to przejście jest dosłownie na moją wielkość. Tutaj są rozwieszone jakieś takie śmieszne dzwonki i tu jest strefa, przez którą się przechodzi do strefy spa. Tutaj są masaże, jakieś zabiegi i tak dalej. Jeszcze oczywiście na żadnym nie byłam, ale jestem mega podekscytowana, bo to wygląda bardzo, bardzo magicznie. I tutaj przy wyjściu możecie zobaczyć statuetki. Ogólnie ich jest tutaj mnóstwo. One są jakby na każdym kroku, można powiedzieć, przy każdym wejściu, wyjściu i tak dalej. Bo tutaj w większości panuje hinduizm na Bali. Oczywiście jest też buddyzm, są inne odłamy religii, ale tak głównie hinduizm. I po prostu to, co tutaj jest, ta kultura i ta religia bardzo mi odpowiada. W sensie to jest po prostu przepiękne. Więc za chwilę będziemy schodzić tutaj na dół. Ale jeszcze zanim, to pokażę wam. Tutaj, słuchajcie, jest kolejny mostek, kolejny dek, bo tutaj były te wiszące chorągiewki. I tu mamy, słuchajcie, coś takiego. To jest niesamowite. W ogóle ta sekcja to jest właśnie ta sekcja spa, którą wam pokazywałam wcześniej, czy się przechodzi tym korytarzem, idzie się tu i tutaj są takie wiszące rośliny. Wygląda to po prostu magicznie, słuchajcie. Naprawdę tak jak wiszące ogrody Babilonu po prostu. Jakoś tak mi się z tym kojarzy. Przepięknie opadają te wszystkie rośliny. Po prostu ma się tu wrażenie, że jest się w takiej dżungli, jakby w takim zapomnianym świecie. Wiecie, o co chodzi? Tak jak, nie wiem, był wcześniej Indiana Jones i on po prostu chodził po tych dżunglach i odkrywał różne rzeczy. To ja się teraz tak czuję. Mimo tego, że to jest jakby, wiecie, ośrodek z jogą, nie? I tym mostkiem, jak się to idzie, to znowu mamy sytuację, kiedy ja mam 1,60 m i w Polsce i w ogóle w Europie, w Stanach nie zdarza się absolutnie nic takiego, żebym ja musiała się schylić, żeby gdzieś wejść. Więc jak gdyby to dla mnie jest wtedy wkraczanie w inną krainę, au, w inną rzeczywistość, au. Naprawdę to się nie zdarza. Jakby ja mam 1,60 m, to się nigdy nie zdarza, żebym ja musiała się gdzieś schylić. Wejście jest malutkie, ale potem tutaj już się rozprzestrzenia wielka powierzchnia, gdzie macie kolejny dek, drugi i on już jest mniejszy niż tamten z szarfami, ale jest równie piękny, słuchajcie. Spójrzcie w ogóle na te zdobienia. Przez to, że jest tak wilgotno, to to wszystko jest troszeczkę zamszałe, ale jest przepięknie ozdobione, takie po prostu detale, wow. Jeszcze nie wiem,
co się na nim robi, bo tutaj właśnie jeszcze nie uczestniczyłam w zajęciach, ale jak tylko będę wiedziała, to oczywiście Wam dam znać, pokażę, co tutaj się dzieje, ale na razie jestem bardzo podekscytowana i właśnie zastanawiam się, co tutaj będziemy robić. Tutaj widać dalej, słuchajcie, te wszystkie domki, w ogóle spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Wow. I teraz z tego deku wychodzi się tylko w tą stronę, tutaj nie ma żadnego innego wyjścia, więc wracam sobie. Ale teraz słuchajcie, czas zejść na dół, tak jak Wam pokazywałam, tymi schodami. I jeszcze pokażę Wam, jak bardzo one znowu są takie z detalami i zdobieniami. To jest, słuchajcie, końcówka ogona węża bądź smoka, który będzie na dole. A tutaj te schody trzymają małpki. To są małpki w różnych pozycjach, takich właśnie bardziej jogowych. I to się ciągnie aż na sam dół. I kolejny raz to powtórzę, ale jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, to jest po prostu przepiękne. Przepiękne. Piętro niżej, jak już zejdzie się po schodach, jest taka sekcja bardziej jakby mieszkalna. Ale jest też jeden taki dek, który jeszcze nie wiem do końca do czego służy, ale już Wam pokazuję. To jest taki jakby taras bardziej. Tutaj za mną jest coś złotego, co nie wiem też do czego służy i czym jest. Ale jest też tutaj taki mały, wąski stolik. Mamy też piękne kwiatki, po prostu wszystko tutaj jest takie, wiecie, ze szczegółami, wszystko jest takie piękne, zielone, po prostu aż się ma ochotę siedzieć tutaj i po prostu tylko, wiecie, patrzeć na to. I jak zejdzie się po tych schodach, to jest kolejny dek i akurat tutaj odbywają się jakieś zajęcia jogi, nie wiem dokładnie jakie, czy tylko jeden rodzaj, czy więcej, ale nie przekonam się, dopóki sama tam nie trafię. No i tak jak mówiłam, właśnie tutaj są pokoje, czyli z tego poziomu jak gdyby pokojów schodzimy schodami niżej. Tutaj cały czas nam towarzyszą rośliny, ale zaczynają się już takie jakby sztuczne elementy, czyli tutaj jest takie drzewo, akurat to jest drzewo sztuczne, porośnięte prawdziwymi roślinami. Znowu mamy przepiękne zdobienia. Serio, spójrzcie na to. To jest po prostu ozdoba schodów. To jest niby po prostu ozdoba schodów i u nas nikt by się tym nie przejmował, jakby po prostu zrobiłby normalną taką, wiecie, poręcz, a tutaj nie. Tutaj mamy węża oplatającego się z drugim wężem. To jest po prostu przepiękne. Znowu mamy małpki, proszę bardzo, to jest małpka podtrzymująca ten dek. Tutaj cały sufit jest zrobiony z drewna. No po prostu jest to przepiękne. I spójrzcie na te detale. Detale pod schodami, serio. Tu jak gdyby leci fontanna z tych schodów. I tutaj znowu są małpki. Ta małpka akurat się patrzy w tą stronę, ta małpka tu, a ta małpka sobie po prostu zwisa. Centralnie sobie zwisa ta małpka i tutaj jest jeszcze wąż, który ma w dodatku włożone w usta kawałek roślinki. My jesteśmy teraz na parterze i jak widzicie, tutaj też są pokoje dookoła. Proszę bardzo. I tutaj Was też przeprowadzę gdyby wokół tego wszystkiego. I tutaj są takie jakby ukryte schodki. Już Wam pokazuję gdzie. Ukryte kamienne schodki, które idą z powrotem na ten dek. Ale tak jak mówiłam, nie będę przeszkadzać, więc schodzę na dół. A do tej magii zaprowadzę Was zaraz. Serio, po prostu czuję się jakbym chodziła po dżungli, bo cały czas się przyciskam przez jakieś kamienie, przyciskam się przez jakieś wyjścia, przez jakieś roślinki, po prostu cały czas otacza mnie zieleń, natura i jakieś piękne po prostu elementy, które oni stworzyli. Więc tutaj jest jak gdyby środek, takie patio i przede mną teraz są schody, które prowadziły z pierwszego piętra, które Wam pokazywałam, tylko po prostu, że schodzą na dół. I one, słuchajcie, też są oplecione roślinami. Oplecione takimi lianami, jakby można powiedzieć. Jest w ogóle też bardzo miła obsługa, w ogóle ludzie są tutaj tak mili, że oh. I tutaj między tym wszystkim znowu są posągi. Zobaczcie, jak to wygląda w drugą stronę. Ja stamtąd przyszłam. Tutaj jest właśnie ten dek, tutaj jest ta cała magia dziejąca się. Tutaj cały czas idziemy naokoło właśnie tego głównego wodnego ogrodu. Tutaj są kolejne domki, a tu jak się odbije trochę, to już Wam pokazuję. Jest taka jakby mała świątynka znowu. O, tutaj akurat pani coś robi, więc też nie będę przeszkadzać. Pani przyszła się pomodlić, więc jak gdyby oddalę się, ale właśnie tu jest taka na uboczu świątynia, gdzie można przyjść i właśnie sobie albo pomedytować, albo właśnie się pomodlić. Jeszcze nie wiem do końca, jak to działa, ale no po prostu wow, w każdym miejscu tutaj są piękne rzeczy, piękne. Tutaj mamy właśnie strefę wodną, do której zaraz wrócimy, ale najpierw pokażę Wam jedzenie. Tutaj mamy jakby część restauracyjną, czyli część, w której po prostu się je, zamawia szamkę, śniadania, obiadki, kolacje i tak dalej. Znowu mamy bardzo dużo roślinek. Tutaj są takie fajne podkładki, gdzie macie muszelki. No po prostu wygląda to naprawdę przepięknie. A i w ogóle taka mała ciekawostka. Na Bali są takie same kontakty jak w Polsce.
nie trzeba mieć żadnego adaptera. A tutaj pokażę Wam sekcję barową, gdzie są młode kokosy. W ogóle jak się tutaj przyjeżdża, to się dostaje takiego powitalnego kokosa. I tutaj są takie piękne, fajne, wiszące elementy, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale tak wyglądają te kokosy, one są wstępnie przygotowane. A tutaj mamy menu, które jest jak gdyby jedzeniowym menu i tutaj wszystko jest, słuchajcie, organiczne. Jest bardzo dużo wegańskich, wegetariańskich propozycji, po prostu są tak pyszne rzeczy, że aż sama nie wiem co wybierać, naprawdę. Można też sobie robić tutaj detoks, można zamówić jak gdyby taką dietę sokową, można powiedzieć, taką dietę na detoks. Cały ten experience jest taki właśnie mega nastawiony na zdrowie, na dochodzenie do siebie, na odnajdywanie siebie, na właśnie takie odnalezienie równowagi w organizmie, więc to jest po prostu coś przepięknego. I tutaj na przykład codziennie są jakieś zajęcia z jogi. Ja mam specjalny kurs, więc akurat te zajęcia się mnie nie tyczą. My mamy własny jak gdyby taki codzienny plan, można powiedzieć. Ogólnie 10 godzin albo 12 godzin dziennie nawet, więc to jest bardzo dużo. Ale tutaj każdy, kto przyjeżdża, może sobie po prostu iść na jakieś konkretne zajęcia jogi i nie musi, wiecie, cisnąć, uczestniczyć bardzo dużo, tylko po prostu sobie idzie na taką jogę, na taką, właśnie na przykład na te szarfy, na jakąś zdrywającą, na medytację. Więc tutaj właśnie jest wypisane, co można robić, jeżeli chodzi o jogę. Tutaj mamy jeszcze wypisaną szamkę dnia na przykład. Ja dzisiaj jadłam zupę Tom Yangong i była pyszna, z owocami morza i z rybą, ale mega ostra. Ja lubię ostre, ale ona była taka, wiecie, a tu jeszcze są 32 stopnie i 80% wilgotności, więc jadłam tą zupę i się tak pociłam, miałam takie dobra, ale jakby wycierałam nos, dmuchałam nos, po prostu płakałam. Szkoda, że Wam tego nie nagrałam, ale jakby od razu jak przyjechaliśmy, to byliśmy tacy głodni, że po prostu zjedliśmy to i dopiero potem zaczęłam nagrywać, bo wiecie, jak to jest, jak jest człowiek głodny, to nic nie zrobi dobrze. No sir. Tutaj jest sekcja, gdzie my, grupa jogowa, że tak powiem, będziemy jeść wspólnie posiłki. Jeszcze nie poznałam mojej grupy całej, ale tutaj właśnie będziemy jeść jakieś śniadania i obiady. Ale w ogóle zobaczcie to za mną. Niby taki stolik z drewna, ale jak się przyjrzycie bliżej, to jest to jak gdyby jeden kawałek drzewa. To jest po prostu jedno wielkie drzewo, zrobione na właśnie takie coś a la stół, a la nie wiem nawet co, ale jest to przepiękne, ręcznie rzeźbione. Oni w ogóle tutaj na Bali mają bardzo dużo rękodzieła właśnie takiego i drewnianego, i jakiegoś z muszli, z takich, wiecie, naturalnych materiałów. To jest po prostu przepiękne. Naprawdę, jestem tutaj dosłownie chwilę, ale tak mi się już podoba, że po prostu mam wrażenie, że naprawdę przedłużę tutaj swój pobyt. Tutaj za sobą jeszcze mam taką półeczkę z różnymi ziołami, różnymi przyprawami. Nie wiem, czy oni rzeczywiście tego używają, czy to jest jakby tylko taka wystawka, ale wygląda jakby było używane. Więc tutaj właśnie z tej jak gdyby sekcji takiego prywatnego obiadowania można przejść tutaj i w teorii to chyba nie jest publiczna część, bo przynajmniej tak to wygląda, jak gdyby taras niektórych z tych pokoi na parterze. Tutaj znowu jest rzeźba, która broni wejścia z jednej i z drugiej strony. I tak jest przy każdych drzwiach, a w ogóle drzwi same w sobie są po prostu wow. Znowu ręcznie robione, trójwymiarowe, ma po prostu parę wymiarów, jak gdyby w przód, w tył, parę backgroundów, że tak powiem, parę plenerów, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale w każdym razie przepięknie zrobione. Więc tu jak gdyby się dochodzi do końca tej zewnętrznej części budynku i teraz znowu się z Wami wracam do wodnego ogrodu. Więc uwaga, z barku, restauracji, tutaj jest takie małe przejście, jest napisane quiet area. I ja postaram się być quiet, ale muszę Wam to pokazać. Tutaj znowu są jakby takie liany, wiadomo, że to jest sztuczne, ale feeling jest super. Idzie się tutaj po kamieniach, między tym są różne korzenie. Tutaj mamy znowu różne roślinki, jeszcze więcej korzeni po bokach. I słuchajcie, spójrzcie na to. Na samym środku tego wodnego ogrodu jest gigantyczny żółw. Nie wiem z czego zrobiony, czy to jest gips, czy to jest beton, ale po prostu wygląda przepięknie. Jak go pierwszy raz zobaczyłam, miałam takie wow, ale się postarali i zrobili gigantyczną fontannę z żółwiem. Tutaj jest pyszczka, dzióbka, muciurka, woda, proszę bardzo. Mogę zobaczyć, są jeszcze ślimaki wodne. To jest przepiękne. Wydaje mi się, że to jest zrobione z gipsu jakiegoś takiego mega trwałego, ale po prostu wszystko tutaj jest takim jakby wodnym ogrodem. Właśnie, że tutaj małpy schodzą z góry i jak gdyby zaczynają się zmieniać ze zwierzętami, które są wodnymi zwierzętami. Jak gdyby chodzę tutaj i mam takie wow, kto to wymyślił i jak to się stało, ale to nie wszystko. Jak się tutaj schodzi w bok po schodkach, macie tutaj jak gdyby szafki,
gdzie możecie zostawić swoje rzeczy, bo jak się wyjdzie z tej strefy gdyby szafek, to tutaj się mija tego żółwia gdyby po jego lewej, przechodzi się przez taki mosteczek, który jest wnączami, a pod spodem jest woda. Chyba na górze się zaczęła impreza, więc wydaje mi się, że joga się skończyła. W każdym razie tutaj mamy, słuchajcie, dalej strefę, że przechodzimy i tak, zobaczcie, ja się tutaj przyciskam obok tego żółwia, żeby przejść przez tą małą ścieżkę, to jest w ogóle hit, naprawdę. I możecie sobie tutaj przejść tymi stopniami do, uwaga, jednego z basenów. Normalka, okej, okay, basen, widać od razu. Tutaj macie jeszcze drugi basen, taki jak gdyby, to jest widoczny na pierwszy rzut oka, nie? Teraz wygląda to tak, że im się niżej schodzi, tym jak gdyby więcej sekretów się odkrywa, można powiedzieć, więc teraz przeprowadzę ze sobą w dół. I schodzę sobie tutaj wokół jego łapki, no ja wam mówię, cały czas trzeba się przyciskać. Zobaczcie, jak to w ogóle pięknie wygląda, jak tutaj słońce prześwituje przez te wszystkie liście, jest po prostu magicznie. Jak się tutaj przychodzi wokół tego żółwia, to słuchajcie, przychodzi się coraz niżej i nagle zaczyna się czuć jeszcze większe ciepło niż normalnie. I tak patrzę, no jest tutaj ta skorupa żółwia, jest bok żółwia, i nagle, wow, ukryte drzwi. Ale czemu to jest tak ciepło? A to temu, że słuchajcie, w tym żółwiu jest sauna. To są drzwi do sauny, która jest w żółwiu. Serio, jakby ktoś to rozkminił, że żółw jest sauną. A ja myślałam, że to jest po prostu tylko ładna rzeźba, ale to jest też rzeźba, która do czego służy. Jestem w ciężkim szoku, serio. Tutaj są piękne drzwi i w środku jest podobno całkiem duża sauna, ale tam teraz ktoś jest, więc oczywiście nie będę wparować z kamerą, ale no umówmy się, to jest sauna na całą tą skorupę żółwia, więc podejrzewam, że parę osób się zmieści, ale drzwiczki są jak po prostu dla hobbita. To jest jedna sauna, tutaj są w ogóle jakieś szampony, mydła, żele pod prysznic i tak dalej. Bardzo fajnie, bo tutaj od razu macie właśnie taką sekcję jakby spa i to jest też naturalny tutaj prysznic, taki wodospad spadający. I tutaj jest dalej przejście do kolejnej sekcji, gdzie was zresztą zabiorę, ale spójrzcie na to, że cały czas tutaj są te zdobienia, po prostu wszędzie jest przepięknie. Właśnie tak jak wam mówię, czuję się jakbym była cały czas w takim lesie. Naprawdę, no jak ktoś jest wyższy, to ja nie wiem jak tutaj w ogóle się odnajduję, bo ja jako niska osoba, która nigdy nie ma problemu z wchodzeniem miejsca, czuję, że jest tak, wiecie, ciasno i właśnie Indiana Jones i w ogóle jest niesamowite. Tutaj jest taki dziwny pokój, gdzie to wygląda jak to była lodówka. Taki wielki, wiecie, zamrażalnik z temperaturą 8, ale wydaje mi się, że to jest przez to, że komuś jest gorąco, czy tam ktoś przyszedł właśnie z sauny, to może sobie w takiej lodówce się ochłodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam się co tu jest. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Nikogo nie ma, ale powiem wam, że się bałam, że tu znajdę trupa. Wiem, że to zimno, ale naprawdę się bałam. Ale jest tam lód, więc zawsze tam jest naprawdę zimno. I tu znowu są zdobione drzwi, a tu jest toaleta. Więc tutaj jest taka mała toaleta. I tutaj chyba są drzwi do kolejnej sauny, z tego co pamiętam. Niech ja zobaczę. Aż się przestraszyłam, słuchajcie, wyleciał na mnie dym. Może to będzie widać. No. Tu jest sauna chyba parowa, a tam była sauna sucha. Ja nie wiem jak w takiej temperaturze i w takim nawilgotnieniu jeszcze ktoś by chciał iść do sauny, bo tu są 32 stopnie i 80% wilgotności, a tam jest jeszcze sauna, która ma pewnie 80 stopni. Tutaj są kolejne drzwi i ja to widzę, ale niestety kamera nie. Tutaj za mną jest jakby taki pokój do masażu, takie dodatkowe miejsce, gdzie możecie się masować, ale tutaj cały czas nade mną są zdobienia i jak gdyby to jest tak magiczne w ogóle przechodzenie tutaj między tymi korytarzami, że serio, że aż nie wiem co powiedzieć, jest po prostu przepięknie. Mamy kolejny basen, ten jest akurat podświetlony i tutaj są kolejne plącze, można sobie przechodzić między tym basenem a tym, tam górnym, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale idę dalej, bo zaraz będzie ostatnie miejsce, to jest ta komnata, słuchajcie, na samym końcu. Jest coraz więcej postaci, a coraz mniej zwierząt. Tutaj w ogóle zobaczcie na to, wow, to jest mega creepy. Nie wiem, czy to cokolwiek da, moja latarka, ale zobaczcie. Tutaj schodzę na dół do takiej jaskini. Kolejny krok, kolejne pnącza i tu jest sztuczna trawa. I zobaczcie tylko na to, mam nadzieję, że cokolwiek będziecie mogli zobaczyć. Tutaj jest taka jaskinia,
która jest pokryta znowu pnączami wszędzie. To jest jaskinia jakby do medytacji, z tego co zrozumiałam. Szkoda, bo ja widzę o wiele więcej niż wy widzicie na kamerze, ale jakby... To jest po prostu takie pomieszczenie do medytacji, gdzie jest, wiecie, cichutko, macie trawkę na dole i po prostu sobie możecie chillować. To jest na poziomie zero, tam gdzie właśnie restauracja, jedzenie, niektóre pokoje. I teraz wrócę z wami, słuchajcie, do piętra pierwszego, bo tam jest nasz pokój i pokażę wam w końcu, jak mieszkamy. Ale to, jak ja to zobaczyłam, którędy teraz idę, po prostu przyciskanie się przez te wszystkie pnącza i tak dalej, to po prostu zryło mi banie jak 150, naprawdę, wow. Tutaj mamy schodki jedne do ogrodu, tu są schodki na piętro wyżej, tutaj są mini schodki na parter, sekcja pokoi, ogród i wchodzimy wyżej. Tak jak mówiłam, jestem teraz na pierwszym piętrze i dosłownie po drugiej stronie tego pięknego ogrodu mamy nasz pokój. Proszę bardzo, numer 18, zapraszam was do naszego świata. Tak jak mówiłam, dopiero co się wprowadziliśmy, więc jeszcze jest czyściutko i pięknie i nieporozwalane, więc idealnie akurat na room tour. Więc teraz stoję dosłownie przed drzwiami, bo cały front jest przeszklony i jak chcemy, to sobie oczywiście możemy, wiecie, zasłaniać tutaj zasłonką, tak jak większość osób ma, ale jak nie chcemy, to mamy piękny widok z tej strony właśnie na taras, na ogród, więc jest bardzo zielono i bardzo przyjemnie. Mamy tutaj główną część pokoju. Tutaj są takie dwa małe stoliczki, jeszcze nie rozpakowaliśmy walizek. Jest gigantyczne łóżko, typu, chyba to się nazywa king size, czyli po prostu największe z największych. To jest 2 metry na 2 metry. W ogóle zobaczcie, jakie przepiękne zdobienia. Wszystko jest tak dopracowane. Mamy drewnianą podłogę, to jest takie, wiecie, lite drewno. I tutaj obok jest taki mały stoliczek jakby, gdzie jest lampka nocna, a tu jest ten kokos, o którym wam mówiłam, taki właśnie powitalny, który się dostaje. Więc tutaj mamy takie jakieś owocki, przekąski. Tutaj, słuchajcie, jest ukryta lodówka, w której trzyma się jakieś napoje bądź jedzenie, które się może popsuć, więc jest tak bardzo convenient zaraz obok łóżka. Tutaj jest taki mały stoliczek z kawą i herbatą, a tutaj jest jeszcze miejsce na powieszenie paru rzeczy, położenie paru rzeczy, taka, wiecie, jakby szafa. Na górze mamy wiatrak. Oczywiście jest też klimatyzacja, ale klima jest dobra i niedobra, bo w takich warunkach akurat klima jest o tyle spoko, że wysusza powietrze, a tu jest bardzo wilgotno, więc jakbyśmy nie mieli klimatyzacji, to wszystkie nasze ciuchy byłyby jakby trochę zawilgotniałe, a to nie jest fajne. Ustawiliśmy klimatyzację na 25 stopni, co nam się może wydawać gorąco, ale w porównaniu do 32 to jest naprawdę chłodno. A więc teraz, jak tutaj mamy sekcję pokoju, to chciałabym wam pokazać dalej łazienkę. Uwaga, uwaga! Jest to łazienka zewnętrzna. Tutaj nie ma już klimatyzacji, temperatura jest dokładnie taka sama jak na zewnątrz. Słychać szum wiatru, widać roślinki, więc jak gdyby jest to mega fajne uczucie. I mamy tutaj tak, prysznic jest z tej strony, w ogóle zobaczcie, jakie fajne detale znowu, tutaj mamy muszelkę. Jest normalny prysznic pełnowymiarowy, kąpiecie się tutaj na kamieniach. Dalej mamy tutaj taką sekcję łazienkową, dzień dobry, dzień dobry. Więc tutaj jest taka półeczka, tutaj dalej jest szafka na ręczniki i kosmetyczki. Tutaj mamy umywalkę z przepięknego kamienia, serio, wygląda to super. Jest taka, wiecie, naprawdę bardzo duża. Oj, mamy pieska! Piesek sobie ścieka, puf, puf, puf. I tu jest przeszklona część, którą można sobie zasłonić, przeszklona część na pokój i też na taras, więc warto zasłonić którąś z tych, jeżeli tutaj się, wiecie, kąpiecie. Tutaj jest normalnie ubikacja i tutaj możemy sobie wieszać jakieś nasze ubrania, szlafroki, ręczniki. To są drzwi do narni, drzwi do czego? Już wam pokazuję. Niech ja tylko otworzę tą zasuwę. Oh yeah! To są drzwi na ogród z widokiem na ocean. Bezpośrednio z naszej łazienki przechodzi się na ogród, prywatny ogródek.
Jak widzicie, mamy widok na ocean i tutaj też są te latawce, które puszczają. One są przepiękne, bo są w ogóle bardzo duże i są to różne jakby zwierzęta. U nas latawce są bardziej takie, wiecie, latawcowe, a tutaj po prostu to są jakby takie kreatury pływające po niebie i jest to przepiękne. Tutaj jest właśnie prywatny taki ogród, prywatny taras. Tutaj jest jeszcze drugie pięterko, gdzie można właśnie sobie usiąść jeszcze na takim drewienku i jest widok na drugą stronę. A tam w ogóle widać, że będzie zachód, czyli tutaj jest jak gdyby taki wschodni taras, można powiedzieć. Tu będzie wschód, a po drugiej stronie jest zachód. Więc tak właśnie się prezentuje wejście do naszego pokoju z powrotem, a w zasadzie do naszej łazienki. I to jest nasz prywatny ogród, prywatny taras z widokiem na ocean, wychodzący z łazienki. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. To jest tak piękne, że aż nie wiem, co powiedzieć, serio. Mam nadzieję, że tour po tym miejscu podobał się Wam tak bardzo jak mi bycie tutaj. Więc pamiętajcie, że na tym kanale filmy pojawiają się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Więc widzimy się tam, bo w tym roku zamierzam naprawdę dużo podróżować. Więc jeżeli lubicie moje podróżnicze filmy, to jest to czas dla Was. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!